licytować gadżety na rzecz szpitala w Zielonej Górze, oddział dziecięcy. Mamy sporo przedmiotów, taki największy, zdecydowanie największy stoi przed hotelem Amadeus. To jest Opel Vectra. Ktoś z Państwa dzisiaj ten samochód zabierze. Na początek niecodzienna okazja, żeby spędzić wieczór z prezydentem oraz prezesem. Z prezydentem Gorzowa oraz prezesem Stali Gorzów oczywiście. 14 kwietnia w Gorzowie mecz Polska reszta świata. I Władysław Komarnicki ufundował na dzisiejszy bal wejście na te zawody. Cały wieczór spędzamy w loży, to się bardzo ładnie nazywa, prezydencko-prezesowskiej. Stosunki w Gorzowie między prezydentem a prezesem są bardzo dobre, więc teraz te loże są połączone, więc można od prezydenta przejść do prezesa i z powrotem. Można wejść do parku maszyn, catering. I to wszystko odbywa się 14 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim i myślę, że od tego zaczniemy. Zaczniemy od kwoty, nie wiem, 200 zł. Kto z Państwa gotów jest zapłacić 200 zł za spotkanie z Tadeuszem Jędrzejczakiem, Władysławem Komarnickim i mecz oczywiście Polska, reszta świata z udziałem, zakładam, Piotra Protasiewicza, żeby tak już nie było stricte gorzowskie. A więc tutaj Pan Piotr Kula, 500 zł po raz pierwszy. Miejsce w loży prezydencko-prezesowskiej na mecz Polska, reszta świata w Gorzowie 14 kwietnia, zaproszenie prezesa Władysława Komarnickiego. A więc 500 zł po raz pierwszy, Piotrkula, co za więcej? O, tutaj widzę, bardzo mocna licytacja, pan Krystian, tak? Ile pan daje? 550 po raz pierwszy, co za więcej? 14 kwietnia, to jest dzień przed inauguracją Ekstraligi w Zielonej Górze, zaproszenie do Gorzowa. 650. Oj, 650 do Gorzowa, ależ prezes Komarnicki będzie dumny, pan Tomasz Skuder. 800 zł, 800 po raz pierwszy. 800 po raz pierwszy, zaproszenie do Gorzowa. Aż boimy się myśleć, za ile pójdą, za ile pójdą, za ile pójdą zielonogórskie atrybuty. A to wszystko dla dzieciaczków z naszego szpitala. Tysiąc, okrągły tysiąc. Oj, panie Tomaszu, pan Władysław już zaciera ręce. A tak na marginesie, kiedy będzie zaproszenie do loży prezydencko-prezesowskiej na stadionie w Zielonej Górze? Do tego są, drodzy Państwo, potrzebne dwa warunki. Po pierwsze, taka współpraca i zgoda pomiędzy prezydentem i prezesem jak w Zielonej Górze. A po drugie, i to w całości leży po stronie pana prezydenta, taka infrastruktura, i taka loża i taka prosta startowa jak w Gorzowie. Ale mamy 1000 zł, pan Krystian, po raz pierwszy. Po raz drugi. 1100, tak? 1200, od razu lecimy. 1200, Tomasz Skuder. Pojedzie na Polska reszta świata do loży prezydencko-prezesowskiej w Gorzowie. Dzień przed inauguracją w Zielonej Górze. Przypomnijmy, 15 kwietnia, Stelmet Olubas kontra Tauron Azoty Tarnów. 1200, Tomasz Skuder po raz pierwszy. Po raz drugi i po raz trzeci sprzedany. Panie Tomku, gratuluję. Pierwsza opcja za nami i gratulacje za nami. Zielona Góra, czarna po Zielonej Górze. W ostatnim czasie tych bali trochę się zwiększyło,
To nie jest tak, że my tylko żyjemy od balu do balu, bo między balami naprawdę ciężko pracujemy. A te bale są po prostu takim przerywnikiem, a tym bardziej szczytny cel, jaki jest dzisiaj. Sam mam dwójkę małych szkrabów i wiem, co to znaczy dla najbliższych cierpienie dzieci. Także będę walczył o to dzisiaj przy tych licytacjach, żeby te portfele tłuste dzisiejsze się wyszczupliły, a żeby te dzieci w tych cierpieniach miały troszeczkę radości i przyjemności w tym okresie i ich najbliżsi. Także cel bardzo fajny, bardzo szczytny i ja z wielką przyjemnością uczestniczę w takich imprezach. Dzisiaj to jest taki, można powiedzieć, drugi, bo byłem też dzisiaj w Schronisku dla Zwierząt. Też trochę tam żeśmy popsykali zdjęć, no ale tutaj wiadomo, nie ma co porównywać. Bardzo, bardzo fajna akcja i mam nadzieję, że uda się zawalczyć dzisiaj. Panie prezesie, Falubas jest znany z akcji charytatywnych, jesteśmy na kolejnym balu i kolejny raz pomagamy. To na stałe wpisało się już w nasz klub od wielu lat, od kiedy tylko była taka możliwość, staramy się uczestniczyć w wielu akcjach, które albo jesteśmy inicjatorami, albo też włączamy się do tych akcji. Tego dzisiaj ciężko zmierzyć, zliczyć, tego było naprawdę dużo. Nie jesteśmy obojętni na krzywdę, na cierpienie, na pomoc dla osób poszkodowanych i robimy to naprawdę z wielkim sercem, z wielką pasją. Nigdy nikomu nie odmówiliśmy. Dzisiaj kolejny przykład. Nasza inicjatywa, aby do szpitala w Zielonej Górze trafiła pomoc. Pomoc w postaci nowej sali wymalowaną Falubas, wymalowaną w myszkę Miki, z nowymi łóżkami, z nowymi rzeczami, które są potrzebne. Idzie bardzo fajnie, bo ludzie nie żałują swoich pieniążków. Zawsze jeżeli ktoś się dzieli tym, co ma, to uważam, że w drugą stronę też to kiedyś się zwróci. Także fajne towarzystwo, jest okazja, żeby porozmawiać z zawodnikami, porozmawiać z działaczami, porozmawiać między sobą. Jest dużo ludzi, którzy się znają. No i przy okazji dobrej zabawy, szczytny cel, a więc pomoc dla naszych dzieciaków, które trafią na oddział do Zielonej Góry. Myślę, że fajna sprawa wyszła od prezesa Komarnickiego, który fundował zaproszenie na swoją lożę na mecz Polska - Reszta Świata. Bardzo dziękuję, już wysłałem SMS-a dla prezesa. Ja również w drugą stronę, jak był bal, ufundowałem zwiedzanie Senatu z moją osobą, wszelkich kosztów. Natomiast cieszę się, że taka pomoc trafiła z Gorzowa. Została sprzedana za kwotę 1200 zł, a więc duży wkład w pomoc i zaangażowanie. Jeszcze raz dziękuję dla prezesa Komarnickiego i 1200 zł trafi na konto szpitala. Ze specjalną dedykacją dla najwierniejszych kibicek Zielonej Góry, czyli dla wszystkich pań. Specjalna dedykacja dla wszystkich pań od Rafała Dobrowskiego. Gdzie jutra słodki smak, zabiorę cię właśnie tam, gdzie słońce dla nas schodzi. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie wojna.